34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Waldemar Kręc i pani Urszula Słowik, przedstawiciel właściciela tego terenu, bo właśnie stąd wyruszymy. Panie przewodniczący, oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że możemy wspólnie z gospodarzem tego terenu zaprezentować 34. Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków, bo to z tego pięknego miejsca i zgodnie z tradycją z ulicy Biotkowskiej wystartujemy po raz 34. Szanowni państwo, mamy organizacyjnie wyścig dopięty. Będzie ruszał 28 czerwca o godzinie 10:10, równo z tego miejsca, do Skierniewic. Jest to środa. W godzinach popołudniowych będzie drugi etap w tym samym dniu ze Zgierza do Kutna. 29 będzie start wyścigu z Koluszek, meta będzie w Sieradzu, jest to czwartek i piątek, po raz ostatni startujemy z terenu naszego województwa łódzkiego, z Fabianic do Kielc i zostaje nam sobota, ostatni etap, Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola, tam kończymy, tam jest finał i to, co mogę zawsze już w ostatnich latach być pewien, na pewno kolarzy będziemy więcej mieli niż przyjmiemy ich na wyścig. To jest na pewno. I cóż, już dzisiaj zapraszam wszystkich do oglądania na trasie lotnych finiszy. Będziemy mieli lotne finisze, są w Bakowie na pierwszym etapie, na drugim będzie w Ozorkowie, na trzecim 29 czerwca lotny finisz w Brójcach, w Babianicki, Tężowy i w Widawie, natomiast na trasie do Kielc, Zelów, Bełchatów i Kieleccki Mokry Bór, a ostatni etap będzie lotny finisz Ćmielów, Ożarów i Stalowolska Słomina. Także trasa będzie liczyła około 800 km, bez mała 1 km. Gejera są bardzo otwarte na sport. Dlaczego wyścig Solidarności? Tak jak pan powiedział, że są otwarte na sport, czego dowodem są chociażby dwie główne imprezy w tamtym roku, bo z jednej strony były to, znaczy była jedna z nich to były olimpiady studenckie, międzynarodowa również impreza. Druga to w tamtym roku zadebiutował na ogrodach, nie jako debiut bieg ulicą Piotrkowską. W tym roku ta impreza również jest na ogrodach. Dlaczego wyścig? Bo jako kontynuacja, ale też przede wszystkim otwarcie i pokazanie, że ta część Łodzi jest nie tylko otwarta na sport, ale na różne wydarzenia, eventy i to jest też pretekst do tego, żeby państwa zaprosić do uczestnictwa na start, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, tutaj będzie rozpoczęcie tego biegu, co nie tylko ma naszym zdaniem pokazać atrakcyjność tej części Łodzi i naszego miejsca, czyli ogrodu Gejera, ale przede wszystkim pokazać, nie wiem, rywalizację i atrakcyjne imprezy, które mogą się w tym mieście i dzięki temu miastu odbywać. Wspaniałe miejsce logistyczne, nie zablokujemy miasta, trzeba pamiętać też środek tygodnia, więc to będzie bardzo dobrze wyprowadzenie wyścigu poprzez Wólczańską w kierunku Andrespola. Jak wiemy, no, mamy dużo remontu, więc nie chcielibyśmy to komplikować, więc jest to wspaniały pomysł, zrodził się w głowie Mariusza Rosa. To coś o grupach powiedzmy, jakieś mamy potwierdzone? No, na razie to powiem tak, będziemy zwoływali konferencję jeszcze co tydzień, następny tygodniu będzie w Skierniewicach. Co do grup, tak naprawdę finalnie to będziemy dopiero wiedzieli po Mistrzostwach Kraju, które będą się odbywały w ostatnią sobotę, niedzielę do czerwca. My, jak wiemy, startujemy w środę. I ja mam dzisiaj pewność, że na pewno będą dwie najsilniejsze polskie grupy, czyli Serce Mazowsza i Woster, więc, a osiągają sukcesy, widać to po wyścigach w Europie, ostrowalczą. No i tradycyjnie chcemy, żeby były wszystkie polskie grupy zawodowe i te półzawodowe, więc liczymy, że 6 grup będzie, bo no, kolarstwo niestety w Polsce, jeżeli chodzi o grupy, jest bardzo ubogie. I oczywiście będziemy chcieli, żeby była też kadra Polski, czy się uda, czy nie, ale tak jak powtarzam, wyścigi te mistrzostwa danego kraju w czerwcu powodują, że niektóre grupy się rozbijają, są kraksy,
nie ma zastępców jakby w drużynie kolarskiej, więc czasami może się być rezygnacja. No chciałbym, żeby było tak jak ostatnie dwa lata, 150 osób w peletonie kolarskim. Sami Państwo wiecie, jakie to robi wrażenie. A Twoim zdaniem trasa trudna, łatwa? Powiem szczerze, że ta trasa nie jest, znaczy ona jak każda trasa, bo nawet na płaskich etapach widzieliśmy cuda, co się może dziać w kolarstwie i siła peletonu. Ale jeżeli chodzi o góry, trasa nie jest silna, nie jest bardzo uboga. Mamy jedyne góry, to góry świętokrzyskie. I mam nadzieję, będę chciał też, planując wyścig na następne lata, wrócić do gór, tych, na których się rozstrzygały definitywnie wyniki zakończenia etapu. Ale tak jak powiedziałem, ten etap chcemy, ten wyścig chcemy już zakończyć 1 lipca. Ale w głowie już mi chodzi, próbuję już wykonywać telefony wracające w te tereny, w których żeśmy się ścigali. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że żeby wyścig zbudować, to trzeba mieć poza tym duże środki finansowe, a one się zbierają poprzez sponsorów, którzy mają koszulki, ale w głównej mierze poprzez samorządy. Jeżeli samorząd taki jest w stanie podnieść koszt i taki wyścig u siebie mieć, no to ja jestem spokojny. W momencie, kiedy tego brakuje bądź woli, to jest to wtedy problem, bo bez przyzwolenia samorządu trudno zrobić tego typu imprezę. A z drugiej strony mamy cały czas przed oczami przerwy pomiędzy etapami, że ten przeskok z jednego miasta do drugiego, on nie może mieć 200-300 km, bo to męczy kolarzy, dyrektorzy ekip zwracają uwagę, że to jest zbyt ciężkie i te łączniki czasami powodują, że musimy rezygnować. Mam nadzieję, że wrócimy w góry, tak jak mówię, ale o tym będę chciał rozmawiać na zakończeniu już 34. wyścigu kolarskiego. Jak wiecie z doświadczenia, zazwyczaj to, co mówimy w planach, co się odbywa, jak rozmawiamy w trakcie wyścigu, to się później to spełni, ale to dzięki życzliwości wielu wspaniałych samorządowców, sponsorów, ale przede wszystkim też Was, bo Wy pokazujecie tą część sportową. No i pięknie.